Premier Mateusz Morawiecki przyjeżdża do Ostrowca Świętokrzyskiego. Taką informację w piątek uczniom trzecich klas liceum Staszica przekazał wicedyrektor szkoły Tomasz Kwiatkowski. Przyszedł do nas pan wicedyrektor i poinformował nas, że właśnie odbędzie się takie spotkanie. Ja osobiście się dość zdziwiłem, no, że jednak taka osoba przyjedzie do Ostrowca. No ale jednak to było miłe, że było to rozgłośnione w naszej szkole i była możliwość wybrania się tam. Tak, właśnie pan dyrektor nam powiedział, żeby zachęcić właśnie uczniów do aktywnego uczestniczenia właśnie w życiu Ostrowca, żeby się dowiedzieć właśnie no, od pana premiera różnych ciekawych informacji. W jednej klasie, w której wicedyrektor uczy młodzież historii i wiedzy o społeczeństwie, oprócz takiej informacji Tomasz Kwiatkowski zaproponował uczniom piątkę za udział w tym spotkaniu. W ramach aktywności, prawda, w ramach wsparcia aktywności społecznej czy politycznej, postawi piątkę za to, jeżeli ktoś przyjdzie na to spotkanie, prawda? Ale tłumaczył przy tym, że nikogo nie namawia do poparcia danej frakcji politycznej, tylko po prostu, pierwsza sprawa, jest to premier rządu, więc z jakiej by partii nie był, no to warto się spotkać, prawda? A z drugiej strony, no nie popadajmy w paranoję, myślę, że spotkanie z przedstawicielem danej frakcji nie uczyni ze mnie od razu marionetki, prawda, tej partii politycznej. Sami uczniowie nie widzą nic złego w takim nagradzaniu ich za czynny udział w życiu pozaszkolnym. Oceny za aktywność, które przy ocenie końcowej nie mają aż tak dużej wagi, uczniowie dostają za każdym razem, kiedy reprezentują szkołę na zewnątrz, biorąc udział w społecznych czy charytatywnych akcjach. Jak mówią, tak jest w LO numer 1 i tak było też w poprzednich szkołach, do których uczęszczali. Był kiedyś ówczesny prezydent Komorowski też i spotkanie to też się odbywało na rynku. Można było podejść do prezydenta, zrobić sobie zdjęcie i też w gimnazjum nauczyciele zachęcali nas do tego, żebyśmy wzięli w tym udział i dostaniemy z tego po prostu ocenę z aktywności. Sprawa poruszyła jednak środowisko w mieście oraz media, gdzie rozpatrywana jest pod kątem politycznym. Tomasz Kwiatkowski, wicedyrektor szkoły, zaznacza zaś, że z polityką nic go nie łączyło i nie łączy. Ja jestem człowiekiem, który nie należy do żadnej partii politycznej. Nie biorę udziału w wyborach samorządowych, także myślę, że takie podejrzewania o jakieś ukartowane sytuacje naprawdę są dla mnie szokujące. Wicedyrektor szkoły dodaje, że jako nauczyciel uznał, że wizyta premiera w Ostrowcu jest sprawą na tyle ważną i niecodzienną, że warto zainteresować tym młodzież i miało to mieć wartość wyłącznie edukacyjną. Przedmiot historia i społeczeństwo jest przedmiotem, który promuje pewne zachowania społeczne. Przyjazd najważniejszego czy jednego z ważniejszych urzędników w państwie polskim, myślę, że jest takim wydarzeniem w naszym regionie, gdzie warto, aby młodzież uczestniczyła w tym wydarzeniu, obojętnie bez względu na to, jakie są ich poglądy polityczne. Dyrektor szkoły, Dariusz Kaszuba, który politycznie jest związany z Prawem i Sprawiedliwością, z ramienia tego ugrupowania startuje na prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego, rozpoczął procedurę wyjaśnienia sprawy. Wicekurator zwrócił się do mnie z prośbą o nadesłanie wyjaśnień. Ja przedstawię swoje wyjaśnienia, a do tego dołączę wyjaśnienia wicedyrektora Tomasza Kwiatkowskiego, żeby było to kompletne. Dariusz Kaszuba podkreśla, że szkoła ma szeroką gamę przedsięwzięć, które oceniane są w formie aktywności.